Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witajcie na moim kanale, w kolejnym filmie i ostatnim już z serii na temat Microsoft Office Online pokażę Wam program, aplikację Microsoft Forms. Też powiem na początek, co to jest za aplikacja, bo ona jest dosyć, nie jest dosyć popularna i jest niedostępna w pakiecie stacjonarnym. Ten film będzie dosyć krótki, bo to jest program służący do tworzenia formularzy i testów jakichś różnych. Ten program się może przydać na przykład nauczycielowi albo jakiejś osobie, która po prostu chce jakąś ankietę stworzyć albo jakiś formularz lub test, tylko potem będzie można udostępnić albo wydrukować na papierze. Więc przechodzimy do sedna sprawy. Przejdziemy sobie do Office Online i pokażę Wam ten program Office Forms. Na co nazwa wskazuje form, to po angielsku formularz. Także już sama nazwa wskazuje, do czego ten program służy. Office Online. Office Online. Link będzie w opisie. Jak zwykle w każdym filmów. Oczywiście zaloguję się teraz i zaraz wracam do Was, bo się muszę tutaj zalogować. Ok, jestem z powrotem. Zalogowałem się do usługi Office Online i przejdziemy sobie teraz do aplikacji Forms. Swoje sobie opuścimy, bo nie używam tej aplikacji, więc sobie po prostu ją podarujemy. A teraz przejdziemy sobie dzisiaj do Formsa. Otwieramy. Ładuje się strona, aplikacja i teraz mamy tak. Otworzył nam się program Microsoft Forms. I co my tu możemy zrobić? To wygląda, interfejs wygląda podobnie jak początkowy, jak w przypadku OneNote'a. Też mamy tutaj nasze formularze, które oczywiście sobie tutaj testowałem ten program, bawiłem się. Tutaj mamy wyszukiwarkę. Możemy przeszukać nasze formularze. Tytuł formularza po prostu wpisujemy i wyszukać możemy formularz, który nas interesuje. Tutaj mamy linki do innych usług Microsoftu Online i tu mamy dwa przyciski. Utworzyć możemy formularz nowy albo nowy test. Najpierw może na początku powiem, jaka jest różnica między formularzem w tym programie, jaka jest różnica między formularzem a testem. Bo to jest ważne. W formularzu tworzymy pytania, na które użytkownicy po ich udostępnieniu odpowiadają, ale nie muszą odpowiedzieć poprawnie. A w przypadku testu, różnica jest tylko taka, że musimy zadeklarować, jaka jest poprawna odpowiedź, na nasze pytanie. I ewentualnie liczbę punktów możemy dodać. Ja to zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. A tak poza tym różnicy żadnych nie ma. Także otwieramy sobie, tworzymy na przykład nowy nasz formularz najpierw. Nowy. Klikamy. Nowy. Jeszcze tutaj mamy menu jakieś. W tym menu możemy opinię wysłać, pomoc. Otworzyć z tego programu i zlogować się. To tak jest dodatkowo. A teraz tworzymy nowy formularz. I tak. I możemy stworzyć nasze nowe pytanie. I tak. I tu mamy dwie zakładki. Pytanie i odpowiedzi. W pytaniach tworzymy lub zarządzamy naszymi pytaniami w tym formularzu, w tej ankiecie. A w odpowiedziach mamy wyjaśnione informacje tylko tutaj są i ile osób odpowiedziało i jak. Ale ja nie będę w stanie Wam tego pokazać, bo ta funkcja dopiero zacznie działać, jak udostępnimy komuś linka albo sam formularz na przykład na koncie Microsoft, albo linka piszemy na przykład na Facebooku. I ktoś sobie otworzy ten formularz i zacznie odpowiadać na pytania, to u nas, jako właściciela tego pliku,
sobie utworzymy odpowiedzi, to będzie tutaj pokazywano, ile razy odpowiadano, średni czas ukończenia testu, czy tam formularza, ile stan to jest aktywny, czy nieaktywny formularz. Bo w ustawieniach możemy to zmienić, jeżeli zrobimy nieaktywny, tak ktoś będzie próbował to otworzyć, to już mu się nie otworzy. I jeszcze możemy otworzyć w programie Excel. Taką tabelkę możemy zrobić z podsumowaniem. Ten formularz nie ma jeszcze żadnych odpowiedzi. Spróbuj udostępnić go w większej liczbie osób lub wprowadź własną odpowiedź w trybie podglądu. No to będę mógł wam to zasymulować i pokazać, jak to działa. Także najpierw przechodzimy do pytań, bo musimy jakieś pytanie stworzyć. Czyli na przykład tworzymy formularz bez tytułu, czyli musimy mu nadać jakiś tytuł najpierw. Nadamy mu tylko tutaj formularz. Do testu, no to jest tylko przykładowy, także tutaj wpisujesz swój tytuł. Ja tylko wam pokazuję, jak ten program działa. Tutaj sobie możesz ten tytuł wyczyścić. Albo wprowadzić jakieś inne dane. Wyszukać coś i po prostu wkleić tutaj. To jest tak zwane odwołanie. Albo inteligentne wyszukiwanie, tak? Obrazów, OneDrive'a i można przekazać obraz też. I zapytać tytuł dany jako obraz. To fajnie wygląda, bo zobaczymy. Teraz mam jakiś obraz przykładowy. Tutaj mam jakieś obrazy. No to jest partycji D. Jak ja tylko D. Tapety. No i pierwszy coś w brzegu. Może być takie coś. No chwilę trzeba poczekać. No i mamy załączony do tytułu jeszcze obrazek i sobie tutaj możemy dodać tytuł. Ja sobie ten obraz mogę jeszcze tutaj wyedytować. Z tym obrazem mogę zrobić. Go mogę powiększyć, pomniejszyć. Tekst alternatywny, czyli jakby jakiś błąd był, to nam się pojawi tekst alternatywny zamiast obrazu. I usunąć możemy obraz, tytuł, więc sobie to teraz zrobię. Wpisujemy tytuł i pierwsze pytanie. Jeszcze opis możemy dodać tego formularza. Ten. Sprawdzę tego, czy nagrywam. Nagrywam. Ten formularz z tyłu. Służy. To wyłączę, bo wam tak pikam, może ja to piszę, bo ja mam włączone gorące klawisze i muszę to wyłączyć. O, teraz. Służy. Dobrze. No i taki sobie przykładowy opis zrobiłem tego formularza, do czego on jest, jakie jest jego przeznaczenie. I teraz sobie tutaj możemy dodawać pytania. I tak, pytań możemy dodawać nieskończenie wiele, ale mamy kilka rodzajów pytań. Mamy wybór, czyli to jest takie pytanie zamknięte, A, B, C, D, do zaznaczania. Tekst. To jest pytanie otwarte do wpisania tekstu. I tu jest to właśnie, że tu może ktoś wpisać dowolną rzecz i ona będzie traktowana poprawnie. A jak będziemy tworzyć test, to musi być stworzona odpowiedź poprawna przez twórcę. Dzięki temu będzie traktowane też to jako zła odpowiedź, jeżeli użytkownik odpisze to, że. Nie wiadomo, myślę, że wiecie, o co chodzi. Dalej mamy ocenę, a to jest taka ocena gwiazdkowa od 1 do 5, albo nawet do 50, do 20 chyba można zrobić.
Możesz wprowadzić datę, taka data, żeby odpowiedź była w postaci daty. Dalej mamy klasyfikację, to wam później pokażę, na czym to polega. Skala Likerta i no, Net Promoter Score. To zaraz wam pokażę wszystko, o co chodzi. Po kolei, wybór. Jak widzicie, klikaliśmy sobie wybór i to sobie możemy wpisać. Pytanie. No, oczywiście tylko przykład. Nie będę tutaj tworzył jakichś specjalnych pytań, tylko po prostu pokażę tylko coś, jak tutaj to działa. Więc, no nie wiem, no cokolwiek. 2 razy 2 plus 4. I tu mamy 8, 11. Dodajemy odpowiednią odpowiedź, 50. Oczywiście to jest tylko przykład, nie? 6. Nie? I to jest właśnie na tym polega tworzenie formularzy, z tyle, że cokolwiek użytkownik wybierze, będzie to traktowane jako odpowiedź poprawna. Także nie polecam używania tego do tworzenia testów. Do tego jest wpisana osobna opcja, do której później przejdziemy. To jest tylko wyłącznie przykład. No i mamy taką odpowiedź, jak sobie przejdziemy do podglądu, to możemy odpowiedzieć na własne pytanie. O, w taki sposób, tak to wygląda. Nie? I możemy tą odpowiedź przesłać. Ja nie będę przesyłał, więc sobie cofam. Kolejną opcją możliwą do tworzenia. Aha, tu mamy jeszcze możliwość skopiowania pytania. Treści pytania, usunięcie pytania i przesunięcie pytania, jeżeli będziemy mieć więcej. Ja sobie zduplikowałem pytanie, więc muszę je usunąć. Ale to, no dobrze, to nic, dobrze. Dalej mamy następną opcję, mamy dodawanie pytania otwartego. To ja sobie klikamy. No, no i po prostu pytamy. No, no i teraz nasz użytkownik może odpowiedzieć na to pytanie. Sobie przejdziemy do podglądu. O, i tak to będzie u niego wyglądało. Co to jest kolor Likerta? I tu może sobie po prostu wpisać odpowiedź i ją po prostu nam przesłać. Nie jako gotowy formularz, jak odpowiem na wszystkie pytania. I tu możemy zaznaczyć mu, żeby to pytanie było wymagane, czyli jak nie odpowiem na to pytanie, tu jakby to włączymy i nie odpowiem na to pytanie, które jest wymagane, to nie będzie mógł przesłać tego formularza, albo będzie niezaliczony. Nie? Jeszcze tu jest opcja o druga odpowiedź, no to możemy jeszcze dodać mu, to włączyć taką długą, dłuższą odpowiedź, żeby mógł po prostu by było wygodnie pisać. Żeby to pole tak sobie było dłuższe. Nie? To jest kwestia też pytania, na jakie musi użytkownik odpowiedzieć. I możemy też pytanie skopiować, usunąć i przesunąć w górę i przesunąć w dół, jeżeli mamy jeszcze więcej pytań. Kolejnym pytaniem, sobie damy następne pytanie. Następnym pytaniem, które można dodać w naszym formularzu, jest ocena. No coś takiego na przykład, ocen swoje umiejętności programowania i teraz nasz użytkownik może ocenić swoje umiejętności w skali, którą my tutaj ustawimy. I tu możemy skalę wybrać, czyli od 1 do 2, czyli albo wcale, albo super. Potem mamy skalę 3-stopniową, 4-stopniową,
5 aż do 10, nie 20, tylko 10, przepraszam. Na 10 jest jest ocena. Jak wybierzemy 10, to będziemy 10 gwiazdek do wyboru. No, to wiadomo, o co chodzi. Najczęściej się stosuje pięciogwiazdkową ocenę. Więc wybieram sobie pięciogwiazdkową. I jest po raz kolejny możemy to pytanie oznaczyć jako wymagane, żeby było wymagane, że odpowiedź musi być ustawiona jakaś. Jeszcze mamy opcje dodatkowe. Podtytuł do pytania możemy dodać. Jakiś przykładowy, jak chcecie jakąś podpowiedź, na przykład taką zagadkę albo coś w tym stylu. Potem mamy włączę tylko podtytuł i jeszcze mogę włączyć etykietę. Czyli taką opisać jeszcze właśnie te oceny. Czyli jak wybierze pierwszą gwiazdkę, czy jedną gwiazdkę, to może mogę mu to opisać. Nie wiem, nic nie umiesz na przykład. Albo czy coś, żeby po prostu wiedział. A no co, oj, tutaj literówki zrobiłem. No, coś w tym stylu. I teraz etykietę, no to i dwa gwiazdek 5. O to nie wiem, co tutaj wpisać. No, pięciostopniowe. Aha, jak wybierze 5 gwiazdek, to możemy mu wpisać, że super. Dobrze, nie? No coś w tym stylu i teraz w poglądzie będzie to wyglądało tak. Mamy gwiazdki, możemy mu oznaczyć jedną gwiazdką. Pyk i powinna się pojawić informacja. Nic nie lubisz, czy nic nie umiesz, czy najgorsza ocena, a najnowsza ocena jest opisana, najlepsza ocena jest opisana, super, jesteś mistrzem. To jest po prostu o takie opisanie najgorszej oceny i najlepszej oceny, nie? Oj, wyłączyłem tego forum strafy przypadek. Muszę zatrzymać na chwilę, niestety. Okej, jestem z powrotem. Nie mamy podgląd, i mamy te opisane te oceny. No i możemy sobie tutaj wybrać, nie? Ocenę i zaznaczyć. Nie, i tak to właśnie wygląda. Więc idziemy dalej. Wracamy do formularza. Kolejnym rodzajem pytania, które sobie tutaj możemy zrobić, jest data. Czyli klikamy data i możemy mu tu zapodać pytanie. Kiedy wybuchła II wojna światowa, na przykład, i teraz możemy tutaj wprowadzić datę, a on po prostu będzie musiał wprowadzić datę. Ale po raz kolejny przypominam, że do takich pytań opcja formularza jest niezalecana przeze mnie, gdyż ona będzie traktowana, jak wpiszę na przykład 1 czerwca 2015 roku, to i tak będzie to traktowane jako poprawna odpowiedź, nie? Więc do takich pytań typowo historycznych na przykład, albo nie wiem, takich typowo szkolnych, nie? Czy coś tego typu, to jest opcja przeznaczona do tego opcja testu. A opcja formularzy jest przeznaczona do takich ankiet, do takich podsumowań na przykład. Do takich głosowań na przykład, nie? Bardziej, ale pokazuję tylko jak tutaj to pisałem takie pytanie, żeby po prostu pokazać, jak to działa na takiej prostej zasadzie, nie? Więc tutaj wprowadziłem takie pytanie i teraz można wybrać tutaj datę.
Teraz po raz kolejny możemy ustawić, czy to pytanie musi być odpowiedzione, musi być wymagane, czy nie. I jeszcze pod tytuł możemy dodać, i właśnie tam podpowiedź jakąś, nie? Na przykład... Nie, no i to wszystko, więc ten tak to będzie wyglądało na podglądzie. Nie? I klikamy i użytkownik musi wybrać datę. Nie? Więc tak to właśnie wygląda. My sobie wracamy. Opowiem wam o kolejnym rodzaju pytania. Ja sobie te możemy dodać. Kolejnym rodzajem pytania, które są tutaj po tym menu, jest klasyfikacja. I tu chodzi o to, że wpisujemy pytanie pod tytuł, czyli podpowiedź jakąś dotyczącą tego pytania, albo taką wskazówkę na przykład, i odpowiedź coś jak do wyboru, tylko że musi użytkownik wprowadzić w te pola właśnie zaklasyfikować coś. Czyli jeżeli chodzi o mnie, to do końca jest to nietypowa odpowiedź, więc przepraszam, jeżeli wam to niedobrze wytłumaczę, ale postaram się to dobrze zrobić, więc tak, mam, nie wiem. Chcesz zaklasyfikuj. Klasyfikacja to jest przypisanie jakiegoś elementu do jakiejś grupy. Albo no, jakiegoś przedmiotu do jakiegoś rodzaju, na przykład, nie? No nie wiem, nie powiem wam za bardzo, nie wytłumaczę wam tego, bo dla mnie jest to trochę takie dziwne pytanie, dziwny rodzaj pytania, więc no nie pokażę tego za bardzo. No ale możemy tu wpisać pytanie, odpowiedź, podtytuł i jakieś opcje tutaj w postaci tekstu, nie? No pokażę wam, jak to będzie wyglądało na podglądzie, może wam to wyjaśni coś, dobrze. Nie. Chcę dopisać. Wprowadź nazwę do tej opcji. iPhone tu wpisałem, potem wpiszemy. Apple Watch i iMac. Dobrze, może być. Jeszcze oczywiście możemy tych opcji dodać tutaj więcej. Zrobić, żeby pytanie było wymagane. Albo nie. I jeszcze podtytuł można dodać to. Podtytuł możemy schować albo dodać. No i po podglądzie będzie to tak wyglądało. Aha, już wiem, o co tu chodzi. Tu chodzi o prawdopodobieństwo. Czyli... Tu jest troszkę to źle opisane, ale tu chodzi o odpowiednie ułożenie opcji. To zaraz wam pokażę, o co tu chodzi. Zaraz cofniemy sobie. I możemy sobie tutaj wpisać. Na przykład zaklasyfikuj nie urządzenie, tylko... Kolejność
wydarzeń. Oj, literówka. Uż. Ale co jest tam literówka? Uż. Ułożyć, to jest okreskowane. Okej, dobra. Czasami ten formularz skupieje. Jest taki czasami, zwłaszcza na tej przeglądarce. Czasami są takie, ja używam Chroma i czasami to są jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No jest, no dobrze, no i kapsułek mi się połączył, ale to nic. To już trudno. No coś takiego, przykładem baba, nie? Coś takiego przykładowego na przykład, nie? Takie coś mamy i tak. I mamy takie opcje. Tutaj jeszcze możemy dodać tych opcji więcej. Pytanie, żeby było wymagane, albo nie. I jeszcze podtytuł, nie? No to sobie dodałem i teraz tak, na podglądzie to wygląda tak. No i na podglądzie wygląda to pytanie tak. Czy mamy tutaj właśnie kolejność wydarzeń, gdzie musimy to wydarzenia poukładać po kolei. Możemy to robić przesuwając myszką, albo po prostu klikając strzałkę w górę i strzałkę w dół. No. No to ta klasyfikacja, to opis tego, tej funkcji jest taka trochę dziwna. To powinno być napisane, nie wiem, chronologia, albo coś bardziej tak logicznie, żeby było wiadomo, o co chodzi, nie? Ja to tak rozumiem, że to o to tu chodzi. Więc sobie cofniemy. Dalej kolejnym rodzajem pytaniem jest tak zwana Likerta. Czy Likerta, nie wiem jak się dokładnie to czyta. Ja to czytam Likerta. Bo słowa like. A ja zaraz wam powiem o co chodzi. To jest tak zwana szkoła Likerta. Czy Likerta. Zależy jak to poprawnie się wymawia. I tu chodzi o to, że wpisujemy pytanie, na przykład i tu już pytanie wpisujemy i podtytuł, czyli po jaką podpowiedź jakąś i tu nasze instrukcje, czy opcje i tu użytkownicy muszą opisać na przykład sympatię do jakiegoś na przykład przedmiotu. Ja już wam powiem. Wprowadź pod tytuł. Opcje z
No, tu chodzi o to, że po prostu wybieramy, wpisujemy pierwszą opcję, na przykład Android, a tu iOS i teraz tu wybieramy na przykład opcję nienawidzę, nienawidzę. Tutaj wpisujemy na przykład, nie wiem, bardzo nie lubię, potem średnio lubię, lubię i uwielbiam, nie? Już nie będę wpisywał tych opcji, żeby nie czas filmu, nie przedłużać filmu. Ale mam nadzieję, że już wiecie o co chodzi. To jest taka skoro właśnie i karta. I teraz tak, mamy Androida i nasz użytkownik musi wybrać, czy Androida nienawidzi, bardzo nie lubi, średnio lubi, lubi czy uwielbia, nie? Ale tak samo mamy iOS. Czy użytkownik mamy uwielbia iOS-a, nienawidzi iOS-a i tak średnio go lubi czy lubi. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, nie? Nie będę już tego tłumaczył, bo to jest dosyć proste do zrozumienia. Tu mamy opcję dodawania kolejnych poziomów właśnie tej skali. Każdy poziom możemy usunąć. Minimum, nie, każdy poziom można. Minimum chyba są dwa poziomy, bo muszą być dwa minimalnie, bo to jest oczywiste przecież. Po raz kolejny możemy pytanie skopiować. Każde pytanie możemy skopiować, usunąć i przenieść w inne miejsce, przypominam. Ustawić jako wymagane. I jeszcze możemy podtytuł dać, nie? Podpowiedź jakąś, włączyć albo wyłączyć, nie? Jeszcze dodać kolejną opcję, na przykład, nie wiem. Windows Phone, nie? Czyli system Windows dla telefonów komórkowych, nie? I w podglądzie będzie właśnie to tak wyglądało. Czyli wybierzemy sobie właśnie, tutaj mamy 3 Androida, ja uważam, że uwielbiam, tutaj nie ma napisane, że uwielbiam, ale ja uwielbiam, czyli to jest najostatnia opcja, pyk, iOS-a nie lubię, więc wybieram to i Windows Phone'a nienawidzę, więc wybieram to. I mam nadzieję, że wiecie o czym, bo tak, na czym to polega. Dobrze, dalej, zobaczę tylko jak długo nagrywam film. 32 minuty, także zaraz będziemy kończyć. Tylko mówię wam do wszystkie pytania i jeszcze wspomnę o opcji test. No, dalej, kolejnym rodzajem pytania jest Net Promoter Score. To już nie jest pytanie, tylko takie coś dodatkowego. To jest tak zwana promocja tej usługi. Jak sobie klikniemy, to dodamy takie coś. To tutaj możemy wpisać mój. Jakie jest prawdopodobieństwo, że polecisz na znajomych lub współpracownikowi, znajomemu współpracownikowi. I tu możesz wpisać, co ci się podoba. Czyli to jest Net Promoter Score, to jest takie prawdopodobieństwo, nie? Że to wybierasz. Jakie jest prawdopodobieństwo, albo ja wam to napiszę. Prawdopodobieństwo, że no, na przykład coś takiego, nie? No, coś takiego możemy dać, czy to ma być wymagane, czy nie. Z reguły tego się nie daje jako wymagane. No i tu mamy oczywiście skalę od 0 do 10.
bardzo mało prawdopodobne, żeby możemy oczywiście chyba swoje pisać, a ja się nie mylę. Tak. No, no to jest takie prawdopodobieństwo, nie? No i rzeczywiście tylko przykład. To sobie możemy wpisać co chcemy. I na podglądzie będzie wyglądało to tak. Sobie klikamy właśnie, wybieramy opcję jedną, pyk, już opcja jest wybrana, nie? No, no i to wszystkie rodzaje pytań, jakie chciałem Wam tutaj pokazać. I teraz zakładka odpowiedzi i teraz mamy tak. Zero jest, ale jeżeli wezmę sobie tutaj podgląd i wybiorę odpowiedzi. Oczywiście poprawne, żeby nie było. Nie, muszę wypracować z miesiąc. Nie, muszę wybrać miesiąc. Muszę iść do września pierwszego. To był poniedziałek. O, to był poniedziałek akurat. Kolejność wydarzeń. Pyk. Dobrze, szkoda sympatii do danego przedmiotu rzeczy. Android super, iOS tak się nie lubię, Windows Phone tak. Jakie jest prawdopodobieństwo, że odpowiedziałeś poprawnie? No ja wiem, że odpowiedziałem poprawnie, więc wybieram sobie 10 za stówkę na większą skalę i klikam przeszli. O! I nam się zapisało, nie? I teraz będzie, jak sobie wrócimy do naszego, już cofniemy sobie i wrócimy do odpowiedzi, to już jak widzicie, mamy odpowiedź jedną, czyli jeden użytkownik już odpowiedział, czyli jest ja, czas 2 minuty 10 sekund i aktywny formularz, że cały czas sobie można do niego wrócić i jeszcze raz odpowiedzieć. Wyświetl wyniki, te moje odpowiedzi można by wyświetlić, albo innych użytkowników. Mamy różne statystyki, to one się będą uaktualniały, jak też będzie nam formularz, naszą ankietę, tak powiem, odpowiadał na nią. Nie? Fajna rzecz do robienia ankiet i różnych takich głosowań. Wrócę sobie do strony głównej programu Forms. Bo jeszcze pokażę Wam, co możemy zrobić z tym formularzem. Możemy, tutaj mamy menu i możemy skopiować go lub usunąć z programu. I nic więcej nie możemy zrobić, a po jego otwarciu możemy, tutaj możemy wyświetlić podgląd, tak? Nie, zobaczyć jak to będzie wyglądało na przeglądarce u kogoś. Możemy zmienić wygląd tego formularza zielony, jakiś purpurowy, czerwony, brodowy i kolorystykę, nawet jakiś tło można dać.
inne rodzaje tego motywu. Udostępnić możemy formularz albo za pomocą linka, możemy linka wysłać na Messengera, na przykład komuś Messengerem, nie? Potem możemy wysłać kodem QR, czyli możemy dać wysłać kod QR komuś, jak sobie ktoś zeskanuje, to będzie mógł sobie przejść od razu do tego formularza. Dalej mamy skopiuj ten kod, a i wkleić go na stronie internetowej, czy jak prowadzimy blog albo kod na stronę jakąś internetową, to możemy też skopiować kod HTML i udostępnić, tak to jest HTML. Frame, mój, tak, to jest HTML. Albo CSS, ale nieważne. Kopiujemy ten kod i wklejamy na stronę internetową i wtedy osadzamy ten formularz. I jeszcze mamy możliwość wysłania za pomocą programu pocztowego mailem. Jeszcze jest opcja udostępnienia na Facebooku w postaci posta i na Twitterze w postaci tweeta. Dalej mamy jeszcze opcję rozgałęzienie. To jest fajna rzecz, bo jak sobie wybierzemy też pytanie jakieś, przykładowe, i klikniemy opcję rozgałęzienie, to tutaj mamy takie rozgałęzienie, to jest tutaj taki, nie wiem jak to, aha, to jest akcja, która ma się dziać po wybraniu odpowiedniej opcji, czyli następne pytanie, koniec formularza, cała to jest z kolei karta inna na konkretnych pytań, nie? To jest tak zwane rozgałęzienie. I w każdym pytaniu musimy wybrać taką akcję. Żeby po prostu użytkownik nie musiał nic robić, tylko jak wybierze pytanie, to automatycznie przejdzie do następnego na przykład. Dalej mamy ustawienia programu, formularza, zaakceptuj odpowiedzi. No, to jak wyłączymy, to nie będzie można nic zrobić. Czyli po prostu formularz będzie nie do odpowiadania. Data rozpoczęcia. Możemy datę ustawić, kiedy to jest aktywny jest ten formularz. Kiedy jest... Od kiedy do kiedy jest aktywny. Czyli jeżeli ustawimy tutaj datę, kiedy oglądasz ten film, a później następnego dnia, to za dwa dni już ten formularz nie będzie działał, już nie będzie aktywny. Otrzymywanie powiadomienia e-mailem, jak ktoś odpowie, to możemy sobie włączyć i jeszcze dostosuj wiadomości z podziękowaniami, nie? Za uzupełnienie formularza. I jeszcze mamy opinię, możemy wysłać na temat programu, pomoc programu Forms i konto nasze Microsoft i się z tego programu wylogować. Myślę, że byłoby na tyle. Jeszcze pokażę tylko opcję tego, oj, tylko muszę wyłączyć chyba jeszcze raz, tego testu, ale już nie będę omawiał wszystkich pytań. Wszystkich funkcji, tylko pokażę tylko jaka jest tutaj różnica pomiędzy test formularzem a testem. A więc otwieramy przykładowy test. Zamknięte pytanie i dodamy jeszcze otwarte. Przykładowo. I różnica między tym formularzem a testem jest jedynie taka, że możemy ustawić ilość punktów, które otrzymuje użytkownik za poprawną odpowiedź, nie? Jeszcze możemy dodać odpowiedź kolejną, musimy nawet dodać poprawną odpowiedź, żeby to zadziałało, bo chyba by, tak, musi być wprowadzona poprawna odpowiedź.
czy wprowadza, tutaj użytkownik wprowadza poprawną, swoją, a tu wprowadzamy poprawną. A to w tym przypadku nie musimy tego robić, bo to byłoby takie nielogiczne, ale możemy zrobić. Ale w przypadku pytania zamkniętego musimy zrobić odpowiedź poprawną, czyli po prostu oznaczamy tutaj. Mamy opcja pierwsza i opcja druga. Wpisujemy tutaj nasze opcje, warianty odpowiedzi, a tutaj oznaczamy, albo możemy usunąć, wyświetlić komunikat dla użytkownika. Możemy tutaj go wpisać, że użytkownik wybierze opcję A i okaże się ona, że ona jest niepoprawna, to tutaj możemy wpisać. Wybrałeś niepoprawną odpowiedź. Niestety, punktów nie otrzymasz. Albo to coś takiego. Nie? Ale nie jest to wymagane. Ale poprawna odpowiedź jest wymagana. Czyli my musimy to zrobić. Bo nie miałoby to inaczej sensu, nie? No chyba, że chcemy ukryć, tak zapowiem, przed użytkownikiem, że jest poprawna odpowiedź, a potem po zakończeniu testu otrzyma wszystkie poprawne odpowiedzi, ale moim zdaniem to jest bez sensu. No spróbujemy tak zrobić. Nie dodamy poprawnej odpowiedzi i zobaczymy. Dobrze. Dodamy jeszcze jedno pytanie. Na przykład ocena. Przykład, oczywiście dopisujesz swoje pytania. Wybieramy szkole, symbol, gwiazdki albo liczby, bo zapomniałem wspomnieć, że tu jest jeszcze liczba do wyboru. W formularzach też taka liczba jest, także spokojnie. I jeszcze tutaj mamy opcję dodania punktów. My tego nie wpiszemy i zobaczymy, czy będzie to działać. Więc załóżmy, że już mamy dwa pytania bez zaznaczonej poprawnej odpowiedzi. Nie? Więc zobaczymy, jak to wygląda. Podgląd. Aha, to po prostu działa. Tylko, że nie wiemy, czy to jest poprawna odpowiedź, nie? No dobra, to wstecz. Oznaczymy teraz pytaniem zamkniętym odpowiedź A jako poprawną, czyli sobie klikamy i oznaczamy to jako poprawne za pomocą ptaszka. A tu dodamy jako niepoprawną, ale oddamy komunikat. Zła. O, coś w tym stylu. Jeszcze dodamy liczbę punktów. Na przykład 2. Zrobimy podgląd i robimy tak. A. Na końcu jest 2 punktów. Nie, dodało mi 2 punkty, jak widzicie. A jak wybiorę sobie B. Aha, muszę chyba włączyć, żeby to wyzerować. O, i teraz 2. A tego komunikatu nie widzę, żeby się pojawiał. Dziwne. Wrócić muszę do tego. Aha, to może na końcu się pojawia. Wyszczyć wyniki. O, tutaj mamy. Zła odpowiedź. No jest na czerwono, nie? Nawet. Tutaj mamy zła odpowiedź i tu mamy na ptaszek, na, że to jest A jest poprawna, nie? No, to po wysłaniu od wyników jest, że te komunikaty się pojawiają. Także tak to właśnie działa.
I tylko tutaj jest różnica. Innych różnic nie mamy między formularzami a testami. Możemy po prostu te punkty dodać i określić poprawną odpowiedź. Nic więcej nie możemy zrobić. Żadnej więcej różnic nie mamy. Po raz kolejny możemy wybrać sobie motyw, uatrakcyjnić ten test, podgląd wyświetlić, udostępnić na Facebooku, czy Twitterze, i przez linka, albo kod QR i rozgałęzienie, czyli po prostu akcje, jakie się mają dziać po wybraniu odpowiedzi, ustawienia, to samo co było tam, w przypadku formularzy, data rozpoczęcia, zakończenia testu, losowa kolejność pytań. Tak sobie to aktywujemy, to pytania nie będą po kolei, tylko w losowej kolejności. Albo wybrane, albo wszystkie. Jeszcze otrzymywanie powiadomienia mailem i wiadomość ze stosowną wiadomość możemy. I jeszcze tutaj mamy opcję automatycznie pokaż wyniki. A to jak wypełni wszystkie pytania, to automatycznie mu się pojawią osoby odpowiadające zdarzą, zobaczą wyniki i poprawne odpowiedzi zaraz po wprowadzeniu, wypełnieniu testu. Przesłaniu testu, tak. No. Czyli nie będę musiały czekać na jakieś tam nasze potwierdzenie czy coś, tylko od razu zobaczą ich wyniki. Nie? Taką opcję możemy włączyć. Jeszcze jest opinia na temat programu. Pomoc. Nasze konto Microsoft i się można stąd wylogować. Ja teraz to zrobię, bo będziemy kończyć. Wylogowały się z aplikacji Microsoft Forms. Jakoś, o tak, dokładnie. I będziemy już powoli kończyć. Mi się wydaje, że program ciekawy, warto polecenia, zwłaszcza dla takich osób, które tworzą jakieś zestawienia, jakieś ankiety, a może nawet się przydać osobom, nauczycielom na przykład w szkole, bo mogą taki formularz czy test zrobić i udostępnić na przykład mailem. I osoba w domu sobie go rozwiąże, czy na przykład, nie wiem, czy w szkole, czy gdzieś coś, i sobie po prostu sprawdzi i da informację, że jest taka ocena i taka ocena. Więc naprawdę ciekawe narzędzie. Myślę, że warto było wspomnieć o takim programie, bo potencjał jest też moim zdaniem ciekawy, dobry. Więc pomyślałem, że pokażę i zrobię też film o ten, na ten temat. Ja się już będę z wami żegnał. Zamknę sobie tą przeglądarkę już, bo jest niepotrzebna już. Będę powoli kończył. Jakieś pytania będą, to proszę pytać w komentarzach. Ja się już będę żegnał. Do zobaczenia. Cześć. Lajkujcie filmy, udostępniajcie znajomym, może skorzystają. Ja się już będę żegnał. Do zobaczenia. Cześć.